Ogni Noszaka rozkręciły się w Cieszynie. Wczoraj, 23 lipca, miało miejsce oficjalne otwarcie tego trzydniowego święta pod znakiem Noszaka. W wydarzeniu tym wzięli udział samorządowcy oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło m.in. Jana Błachowicza, który niedawno został ambasadorem piwa Noszak. Jest bardzo dobrze, bardzo fajnie, a dopiero się rozkręca. Najlepsze przed nami cały czas. Mega inicjatywa, ja się pod tym podpisuję obiema rękoma. No fajnie, fajnie, że coś takiego jest w Cieszynie, to miasto będzie tym żyło. Mam nadzieję, że to będzie cykliczna impreza, a jest zapowiedziane, że tak, więc fajnie. A jak ty się czujesz, przyjeżdżając tutaj, do siebie, do Cieszyna? Ja się bardzo dobrze czuję, słuchaj. Ja się tu urodziłem, zawsze tutaj odpoczywam, ciągnę tą energię, którą później też od mieszkańców otrzymuję, jak walczę, za co im bardzo dziękuję. No i ja tu zawsze, jak będę miał tylko parę dni wolnego, będę wracał. No właśnie, czego ci życzyć? Ja zawsze mówię, żeby szczęścia żyć, bo szczęście jest w życiu najważniejsze. Jak się ma szczęście, jest kasa, pieniądze, zdrowie, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę, koncerty i pokazy. Tego dnia otwarto również wystawę poświęconą historii cieszyńskich rodów. Jest to wystawa, która jest poświęcona rodom rycerskim, które w XIV i XV wieku przy boku księcia Przemysława I Noszaka najpierw, ale również przy boku jego następców tworzyły historię księstwa cieszyńskiego w tamtym czasie. My jako Chorągiew Księstwa Cieszyńskiego chcemy zrekonstruować historycznie te czasy. Będzie można zobaczyć tutaj w ogóle na Dniach Noszaka bractwo rycerskie z Zamku Będzin i kilka innych ekip rycerskich, że tak to ujmę. No i to jest nasz cel. To chcemy zrobić jako Chorągiew Księstwa Cieszyńskiego. Ta wystawa, którą organizujemy z browarem zamkowym razem tutaj w ten weekend, jest takim początkiem tego wszystkiego. No i miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej i bardziej i więcej. Nie byłabym sobą, gdybym nie podpytała początek, czyli co w planach w takim razie. Proszę nam troszeczkę chociaż zdradzić. W sumie to dziękuję Pani za to pytanie, dlatego że odpowiadając muszę powiedzieć o naszej kampanii crowdfundingowej. Jako Chorągiew Księstwa Cieszyńskiego, część Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Goleńszyce, zaczęliśmy kampanię crowdfundingową na Wspieram to ukośnik Noszak. Chcemy zebrać pieniądze na to, żeby zrobić rekonstrukcję historyczną. Właśnie na to, żeby, mamy nadzieję, już w przyszłym roku wzgórze zamkowe, czy to na Dniach Noszaka, czy przy okazji każdej innej imprezy, mogło zaroić się, że tak powiem, od rycerzy, dam dworu, żeby ludzie z Cieszyna i okolic mogli zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało właśnie w czasach świetności. No i żebyśmy mogli nazwać się wizytówką Cieszyna. Dni Noszaka to nowa kulturalna propozycja browaru zamkowego. Organizatorzy i współorganizatorzy mają nadzieję, że impreza spodoba się mieszkańcom i turystom i na stałe zagości w Cieszynie. Oficjalne rozpoczęcie za nami, jak widać biesiadników coraz więcej. No także czekamy na kolejne koncerty, bo pierwsze już za nami. Wszystko dzieje się zgodnie z planem. Jednym słowem, dzieje się zgodnie z planem. Co w takim razie jeszcze przed nami? I od razu pytam o te zawody, które w niedzielę. Zawody w niedzielę, też nie czekamy na nie z niecierpliwością. Jesteśmy bardzo w ogóle podekscytowani, bo nie wiemy, czego się do końca spodziewać, jak to będzie wyglądać. No, pierwszy raz takie zawody się odbywają, więc zapraszam serdecznie wszystkich, żeby zobaczyli łącznie z nami, kto wygra i jak to będzie wyglądać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.